Chcieliśmy odciąć od tych idei komunistycznych, że wszyscy są dziennikarze, tutaj tak samo reprezentowani. Myśmy na Radio Pomoc pisali 16 o zamachu. Konkretne dowody, żeśmy przytoczyli. Proszę nam to nie mieszać pomiędzy komunistyczne ideologie. Otóż ja mam pytanie do pana Macierewicza. Kto przekazał informację o zamachu 9 kwietnia? Dziękuję. Te informacje dotarły do sił powietrznych zabezpieczających wylot prezydenta. Dziękuję. Bardzo proszę. Dzień dobry, Kamil Sikora, Wydarzenia Polsatu. Pierwsze pytanie do pana posła Macierewicza. Jak to, że to, co pan mówił, że nie było ochrony BOR-u, wiąże się z tym, że krótko po katastrofie oficerowie BOR-u chronili ciała pana prezydenta? I pytanie drugie. Po co według pana prezesa doprowadzono do rozdzielenia wizyt pana prezydenta i pana premiera? No, jeżeli chodzi o pierwszą sprawę, to ja mam wrażenie, że wydarzenia tego pierwszego dnia wymagają jeszcze bardziej precyzyjnego opisu. Obawiam się, że dysponujemy różnymi relacjami na temat przebiegu wydarzeń. Chcę przypomnieć, że ciało pana prezydenta odnaleziono dopiero późno po południu. W związku z tym obawiam się, że dysponuje pan nieprecyzyjnymi wiadomościami. Za to wiadomo, że w ciągu kilkunastu minut po wiadomości o tragedii ci oficerowie Biura Ochrony Rządu, którzy byli w Katyniu, natychmiast przyjechali do Smoleńska. I w jakimś zakresie, to jest kwestią jeszcze, którą badamy i ustalamy, brali udział w zabezpieczaniu tego terenu. Czyli krótko mówiąc, po paru godzinach już tam byli. Nawet wcześniej, po kilkunastu minutach tam. No nie da się z Katynia, co za moment, tylko dzisiaj. A drugie pytanie?